Matko, jak ja się denerwuję. No ja też. I jeszcze wiesz takie pojęcie, arytmetyka mentalna. Trudno wymówić. No właśnie, i co ty sobie myślisz? Że to jest kojarzenie liczb, przewidywanie, czytanie? Myślę sobie, zdarzeń? Że to ma coś wspólnego z geniuszem, ale podobno można się tego wyuczyć, bo będziemy teraz mówić o arytmetyce mentalnej, czyli o dzieciach, które liczą szybciej niż kalkulatory. Ja mam kalkulator. Skończyłam profil matematyczno-społeczny w liceum. Jest źle. Mimo profilu. Robimy szybko demonstrację. Bo mamy też gości oczywiście oprócz kalkulatora i wielu innych gadżetów. Karolina Lubenec, która uczy arytmetyki mentalnej i Martynka Napiórkowska. No właśnie, uczennica. Startowała w olimpiadzie z arytmetyki mentalnej i Martynka zademonstruje nam te umiejętności, czyli to będzie starcie nasze, kalkulator kontra Martynka. I moje zdolności manualne, bo będę wszystko to musiała jeszcze pokazać. Martynka, w której jesteś klasie? W szóstej. W szóstej szkoły. Podstawowej oczywiście. Tak. Słuchaj, czy ty jesteś, często ćwiczysz? No, tak. Często? Tak. Dzisiaj też ćwiczyłaś? Mhm. Dodawanie i odejmowanie, od tego zaczniemy? Tak. Okej, okay. Jesteś gotowa? Mhm. Okej, okay. No to już. Czas, start. 3 plus, minus 1, minus 2, plus 9, minus, ja już pomyliłam, 1, minus 2, rób. Nie, proszę cię, się znowu plus 1. Działania pomieszam. Dobra, będziesz miała jeszcze jedno podejście. Minus 7, plus 9, minus 3. Uwaga. Nie. Brawo. Przysięgam, została tutaj zaproszona na banalne? Za wolno, ale ja nie nadążam, Martyna, jeszcze myjało mi się te działania, bo już nie wiem, które było z przodu, a które jest z tyłu. Proszę cię, skoncentruj się, bo raz. Ja będę szybciej jeszcze teraz. To teraz starsza ciszę. Jest, nie? Okej, okay, no troszeczkę. Teraz jest 50. Dwadzieścia osiem. Okay. Kto był pierwszy? Martynka. O ja cię. Brawo, cała ekipa. Ale tak się liczy, słuchajcie. Siedzimy na tym pobojowisku. Brawo. I ja nie wiem, jak ty to zrobiłaś. Czy ty wiesz, jak ty to robisz? Mhm. Jak? No, że wyobrażam sobie liczydło w wyobraźni i liczę na liczydle. Aha. Pani Karolino. I że teraz będzie nam łatwiej policzyć na liczydle? No ale... Pokażesz nam? To jest... No jeden, dodajmy. No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dzięki w ogóle już. A tak będzie 999. A! Minus 728. Czyli to jest ta wyobraźnia w ogóle przestrzenna. Przestrzenna, dokładnie, tak. Czyli dziecko jak przesuwa koraliki, przesuwa swoje pamięci tak naprawdę. Czyli to nie jest matematyka. To jest sztuka. Dokładnie. A ile trzeba mieć lat, żeby się tego nauczyć? No zaczynamy zajęcia od 5 roku życia tak naprawdę, od 5 do 15. Powyżej 15 lat już naprawdę jest ciężko, jest po prostu ciężko tak tego się nauczyć. Kto to wymyślił? Japończycy to wymyślili, potem troszeczkę później przerobili Chińczycy, później jeszcze raz Japończycy udoskonalili, że tak powiem, to liczydełko. Teraz już mamy jeden koralik na górze, czyli sama piątka, 4 na dole, wcześniej było troszeczkę inny był układ, ale ogólnie Japończycy wymyślili, więc stąd są tacy nowocześni, że a tak powiem. A kiedy oni to wymyślili? Jakieś 2000 lat temu. A, okay. No to są w tym najlepsi? Dokładnie. No, znaczy nie. Nie? Tutaj się nie zgadzę, tak, ponieważ my jeździmy ciągle na międzynarodowe olimpiady. Mhm. No i oczywiście i Chińczycy, i Japończycy są na tych olimpiadach. I na przykład ostatnie 5 lat pokazują, że jednak my jesteśmy, nie powiem, że lepsi, w niektórych kategoriach my jesteśmy lepsi, w niektórych oni, ale jak najbardziej tutaj my walczymy i ostatnie parę lat pokazuje, że jesteśmy na podium. Czyli to jest też takie ćwiczenie, które chyba niezwykle ćwiczy mózg, rozwija wyobraźnię przestrzenną, ale też sprawia, tak, że inne obszary uaktywnia mózgu zaczynają... obie półkule mózgu. Super. Też ćwiczymy naszą, polepszamy naszą koncentrację i pamięć fotograficzną. Dodatkowo też my uczymy szybkiego czytania, szybkiego technik zapamiętywania, więc my tutaj jak najbardziej trenujemy nasz cały mózg. Mózg niesamowite. A Zastanawiam mnie, dlaczego Martynka cały czas siedzi w masce. Czy... Bo jest pandemia. Nie, tylko że mogłaby na chwilkę ją może zdjąć, bo siedzi koło swojej nauczycielki. Wy ćwiczycie online, czy naprawdę? Nie.
naprawdę. W realu tak, się tak spotykacie, macie taką możliwość. My tutaj zachowamy tę odległość, bo chciałabym zobaczyć właśnie ten cudowny twój uśmiech i już zupełnie inaczej wreszcie będę kojarzyła tę twarz, która tak potrafi genialnie liczyć. Lubisz to, Martyna? Mhm, tak. A ta ostatnia olimpiada, w której brałaś udział, to była olimpiada? W Czechach. Mhm. W Czechach. Jak no i online, prawda? Szanse? No, niedawno była też online. A jak oceniasz swoje szanse? No, tamtej w Czechach wygrałam, czempion, a tutaj jeszcze nie ma wyników, ale myślę, że dobrze mi poszło. Tak. Słuchaj, to my mamy dla ciebie wiadomość, bo my znamy wyniki. Tak? Tak? Tak, wyjątkowo, nawet nie umiemy liczyć, ale wynik znamy, wyobraź sobie. Znamy. Tak? No. Tak. I uwaga. Jak ci poszło? Ta-da! Kto jest numer jeden w Polsce? Martyna, gratulujemy ci bardzo. Kwiaty. Dziękuję. Puchar, pewnie nie pierwszy. Rodzice oglądają. Piękny dyplom. Tak, skaczą teraz, rozumiem. Ściskałybyśmy cię, ale nie możemy. Dziękuję. Bardzo. Jesteś naszą czempionką. Wspaniale. Ale cudnie. No to co, szykujemy się na walkę z Japończykami? Dokładnie. Jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie też się dowiedziałam o wynikach ogólnych, nie tylko Martynki, bo w tym roku brały udział około 30 osób z Polski. Mhm. I mamy 10 mistrzów, mamy pierwsze miejsce, też Lena Iwańczyk zajęła pierwsze miejsce, czyli najlepszą nagrodę. Mhm. Od pierwszego do 10 miejsca to są wszyscy Polacy, więc ja jestem mega dumna. Gratulujemy trenerce. Tak, pani Karolina, jeszcze raz przypomnieć, dzieci w jakim wieku? Od 5 do 14, 14-15 lat to już jest taki wiek, gdzie musimy spróbować najpierw. Bo to jest chyba fajne do rodziców, jeżeli chcecie rozwijać swoje dzieci, to najlepszy to jest chyba prezent. To, co ma, tak, najlepszy prezent, a to są takie umiejętności, które będą nie do przecenienia w przyszłości. Naprawdę, jak gdybym miała 13 lat, to bym... Słuchajcie, najważniejsze super jest, żeby radość w dziecku rozwijać i wyobraźnię, bo liczenie też może sprawiać przyjemność, ale ruch niemniej jest ważny. Jeżeli ktoś stawia na ruch, to dlaczego nie pozwolić mu właśnie w tę stronę pójść? I tak się stało z pewnymi braćmi. Pamiętasz? Tak, no myślę, oczywiście, że pamiętam. Myślę też o tym, bracia jak można było... Bracia Grubalscy. Oni zafascynowali się piłką nożną, ale to nie wszystko, bo nie tylko po piłkę biegną na murawę. Co mają krowy wspólnego z piłką? Właśnie. Zagadka się właśnie wyjaśni.